Dzień dobry, cześć, z tej strony Arwin Fangol. Posłuchajcie, znajdujemy się właśnie na boisku KS Dziecinów. To jest w zasadzie ostatni dzień w tym roku, w którym mogę to nagrać. Nagrywamy konfrontację podeszwy. Nagrywamy podeszwę, która ma antikloga, podeszwą, która antikloga nie ma. Mamy dwa te same modele butów, Magista obra 2. I jedyne, co chcemy dzisiaj sprawdzić, to czy rzeczywiście jest tak, że do antiklogów nic się nie przykleja, a przynajmniej przykleja się mniej. Jedna zasada jest taka, że antiklogi działają wtedy, kiedy jest mokro. Znaczy, kiedy błoto jest rzeczywiście mokre, no a warunki są w tej chwili takie, że jest okolice zera, więc no tego mokrości takiej nie ma specjalnej, więc musimy się posłużyć butelką wody. To też jest zalecane i w zasadzie już na pudełku macie informację, że żeby działało, trzeba je zmoczyć. Zobaczcie i powiedzcie mi, co o tym myślicie. Dlaczego istotne jest to, żeby się nic nie przyklejało? Przede wszystkim dlatego, że korki czemuś służą. Im więcej macie błota, tym mniej tych korków wystaje, tak na dobrą sprawę, ponad wystaje. To znaczy, dalej spełnia swoją funkcję, bo odstaje od buta i nie równa się z jego podeszwą. Jak macie dużo błota i to tak naprawdę dużo, no to macie tak naprawdę wyrównaną nową warstwę podeszwy z błota. W przypadku antiklogu ten problem ma zniknąć i na tych najbardziej błotnistych boiskach, murawach powinniście mieć cały czas równie skuteczną podeszwę jak na początku meczu. W połowie meczu można sobie to jeszcze raz zalać wodą delikatnie. To nie jest problematyczne, więc w razie czego, gdyby było tak jak dzisiaj, polecam. No dobra, szczerze mówiąc chciałem przerwać test, bo jest przymrozek i mało co widać tak naprawdę na butach. Znaczy, jest przymrozek, więc jakby ta technologia nie powinna działać. Ale działa, w jakimś stopniu. I na pewno jeszcze wrócę do niej. Nazwijmy to, że to jest test, część pierwsza. Jak to działa? Działa to tak, że jeżeli rzeczywiście weźmiecie test tak jak ja myślałem, że go zrobię, czyli pobiegacie tam i z powrotem przez 2 minuty, no to może się okazać, że pierwsze wrażenie będzie, ej, to nie działa. No bo na logikę, rzeczywiście to zbiera błoto, tak? Jak może nie zbierać, przecież tam są wystające kolce. Ale chwilę później, jak już gracie tak 20-30 minut, nagle się okazuje, że to błoto, mimo że się zbiera, to ono tam nie zostaje. Ono tam nie przywiera, nie zostaje tam na dłużej, tak jak widzieliście przed chwileczką. Tu zostaje taka warstwa, tu jest taka gruba warstwa błota. O, zobaczcie. O, mogę sobie tak zrobić. A tutaj jest taki, tak naprawdę taka, o Jezu, przepraszam, nie mogę złapać równowagi. Tu jest takie coś, delikatne coś. I to schodzi tak jakby, jak te wszystkie wiecie, reklamy, że woda spływa, nie? To dokładnie w ten sam sposób działa. A tutaj zobaczcie, jaka to jest warstwa. Zupełnie inna warstwa i to jest teraz taki test, który teoretycznie powinienem uznać za nieudany, bo warunki są nie takie. To jest na błotniste, na mokre błotniste nawierzchnie, nie na przymrozki. Przy przymrozkach niestety, jeżeli woda sprawia, że jest jakaś lepsza, dajmy na to przyczepność, czy lepiej działa ta technologia, no to w przypadku zerowej temperatury, tak jak w tej chwili, to ta woda sprawia, że ona zamarza chwilę potem i tworzy nam się warstwa, nie powiem, że lodu, ale czegoś takiego, co musi jakoś to naruszyć. Tak czy inaczej, po chwili grania różnica jest naprawdę, teraz chodzę jak do was mówię, więc różnica jest od chodzenia nawet, zobaczcie jaka jest różnica jak chodzę. Pach, pach, tu susz jest praktycznie nie istny, o tu w ogóle nie ma susza. Chciałbym powiedzieć, że go nie widać, no ale go nie ma. Więc jak dla mnie technologia działa. Przed chwileczką widzieliście na waszych oczach, starłem to. I teraz nabrałem nowego błota. Taka warstwa. To jest takie coś, naprawdę taki milimetr pyłku. No, więc chyba jednak uznaję pierwszą część testu za udaną. Wrócimy do testów, jak będzie 10 stopni, 5-10 stopni, bo przy zerze to... Dajcie znać, co myślicie. Może macie jakieś przemyślenia, patrząc wizualnie na te różnice. Jeżeli gracie na takich boiskach jak to, gdzie no nawierzchnia jest jaka jest, to może to jest dla was rozwiązanie.
Przypomnijmy też, że antiklogi są w tej chwili już we wszystkich modelach, znaczy są na pewno w tych Magistach dwójkach, Hyper Venomach nowych i na bank będą we wszystkich innych modelach.